Wszyscy są. Nie ma ptaszyska i chyba Butino. Butino będzie na czas. Skąd ta pewność? Prawie całe jego istnienie wiąże się z nami. To prawda, to już cały miesiąc jak powstał. Ha ha ha, właśnie dlatego młodzi mają taką szansę i niektórzy ją wykorzystują. Ptaszysko, ptaszysko, ptaszysko. W tym miejscu powinni wszyscy się pojawić, a tu się rozspacerowali po tym przybytku. A gdzie się znajdujemy? A gdzie się znajdujemy? Ha ha ha, ha, ha. Hyrnym? Nie, jeszcze nie, ale tuż, tuż blisko. Ktoś może wie gdzie? Mogę powiedzieć, ale może ktoś chce jeszcze zgadywać. Hym, zawsze to samo. Nigdy nie chcę być pierwszy. A mogło być inaczej. Może jeszcze zaczekajmy z tą informacją na wszystkich. Schodzą, schodzą się. Ptaszysko, ptaszysko. Skoro są wszyscy, to może niech Butino powie, gdzie się znajdujemy. Powiem, powiem, ale powiem po cichu. To mów, Butino, gdzie jesteśmy. Po cichu, jak sobie życzysz. Dobrze, jesteśmy, jesteśmy w wyobraźni. A co to takiego? Taka kraina. Powiem ci tylko tyle, że w tej krainie mieszkamy my. Mieszkańcy innych światów tego nie widzą. Ruszamy, ruszamy. Ha-ha-ha-ha-ha-cha-ha-ha-cha-ha-ha. Butino, nie poznajemy cię. Mów co z tą wyobraźnią, ale lepiej przypowieściami, nie wykładaj. Są takie światy, w których jak się stoi po dwóch stronach zamkniętych drzwi, to można się tylko słyszeć, ale widzieć to już nie. Nie mów. Nie mów. Ale to jest tajemniczy świat. I właśnie chciałbym dodać, że w innych światach każdy ma swoją wyobraźnię, a tylko u nas, tu gdzie się znajdujemy, wyobraźnia jest wspólna dla wszystkich. Brawo! 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 Jest po co żyć! Wyobraźnia naszą krainą ojczystą najlepszą. Tu jest wszystko jasne i wiadome. No, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Skąd się bierzemy? Niestety nie wiemy. Butino, a dlaczego wtedy chciałeś powiedzieć po cichu? Bo jak się mówi tutaj głośno, to bywa często, że kogoś boli głowa. Tak? Nie mów. Tak, boli czasem tak bardzo, że można ją stracić. Daj spokój. Wierzysz w to, co mówisz? Jak najbardziej, ale tego, co widziałem, nie mogę powiedzieć nikomu. Obiecałem. Skoro obiecał, to tego nie usłyszymy i nie może być inaczej, ani na milimetr. W tej sytuacji muszę ci powiedzieć, Butino, że będziemy mieć różne wersje tego, czego nam nie powiesz. A nie wiem, czy wiesz, że wszystko, w co się wierzy, staje się możliwe. I tego się trzymajmy. Nie dopytuj się i tak nie powiem, bo obiecałem i kropka. I on to powiedział? Kto? Karol? No wiesz przecież. A dokładnie, co powiedział? Że już otwarta, co otwarte? Przestań, przecież wystawa. Gdzie wisisz, że nie słyszałeś? W drugiej sali, w kącie. No tak, obudziliśmy cię, szykuj się. Do czego? O matko, kto jest pierwszy raz na wystawie? Ja. 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 Dowcipnij się. Wszystkich was dobrze znam. Chcecie, żebyśmy jeszcze powtórzyli? Ha ha ha. No, to kto powie dokładnie, co Karol mówił? Bez tego się nie da dalej. Chce się już polatać, więc spróbuję. Zapytał wszystkich, czy otwieramy. Oni mu na to, że tak. Wtedy powiedział, wystawę możemy uznać za otwartą. Zaczęli wszyscy bić brawo i chyba lekko pokrzykiwać. Okej. Piąte przez dziesiąte już wiemy, jaka była ta mowa, ale to jeszcze nie to. A skąd wiadomo, że to nie taki tekst? Ha ha ha. Dobry dowcip. Może i dobry, ale nie dla nowych.
Zastanawiajmy się jeszcze, bo i tak mamy trochę czasu. Tekst wypowiedziany ma być jako trzeci. Wiadomość dla nowych. Nie ma nowych. Ha, ha, ha. Najpierw opisujemy ludzi jednowyrazowym określeniem. To po pierwsze. Potem przypominamy, kim jesteśmy my. Jednym wyrazem. To drugie. No, i jako trzecie wypowiadamy tekst otwarcia. Dzisiaj to tekst Karola i czyj jeszcze? Zagadka. Ogrody Semiramidy. Aha, i jeszcze trzy kawałki do tańca, czasem dwa lub cztery, ale to nie nasza broszka. Marzyciel. Zawsze jest jeden utwór. A czyja ta broszka? Ha. Ładna pułapka. Ha, ha, ha. Dla przypomnienia. Niektórym. Jeśli nie wypowiemy pewnych konkretnych informacji, tylko jakieś inne, nie będzie dziś zabawy. Nieodwołalnie. Aha, już się boję. Reset, reset. Nie dziwi cię, że najpierw pooglądali, pogadali, a potem wyszli, zamknęli drzwi. Powiedzieli, co powiedzieli i za chwilę otworzyli drzwi, znowu weszli i oglądali, ha, ha, ha. Zupełnie jak my, pomylili się, zrobili coś za wcześnie i powtarzają. Szpeniunie. I starają się to wykonać od początku do końca. Mają swój plan. Ja się kiedyś zastanawiałem, czy da się zmienić kolejność komend sędziego startera na start, gotów, na miejsca. Ha, 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 ha. No, co ty? To inne kierunki rozumowania. A mogło być inaczej. Doczekaliśmy się. Będzie wykład. Może zamiast tego niech Butino nam coś opowie i pojedziemy dalej. Kiedyś mówił mi kolega, że wisiał w salonie na telewizorni z kanałem sportowym. Na stałe. Mówił, że jeśli ktoś się poruszy w takich blokach startowych przed podaniem komendy start, to przerywają pokaz biegania. Wracają do bloków, delikwent spaceruje nerwowo i bywa, że go wypraszają z wystawy. To znaczy z biegu. A kto stwierdza, że jakiś zawodnik poruszył się zbyt wcześnie? Przecież tam jest parę osób na starcie. Może nie uwierzycie, ale mają specjalną maszynę. Maszynę? Rzeczywiście nie wierzymy. Ludzie mają swoje zachowania. Chciałem powiedzieć, że są też bezlitośni jak my. Ale nie mamy szans, my nie stosujemy maszyn do tortur. Wszystko, co robimy, to ćwiczymy do upadłego, żeby się nie pomylić w chwili próby. Mają jednak lepiej, bo mogą zmieniać kolejność działań. Udawać, że coś się nie zdarzyło, ale takie zachowania mają swoje granice. Spróbuj drugi raz wylać tę samą wodę z wiadra do rzeki. Ha, ha, ha. Po co ci ta sama woda? Reset, 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 reset. No to co? Gotowi? Spokojnie, spokojnie. Za wcześnie. A mogło być inaczej? Może przed zaklęciem zdjęcie grupowe? Tak, tak. Zdjęcie. Kto robi? Kto ma aparat? Ha, ha, ha. Nie udawaj nowego. Może pierwsze niech pstryknie Staś patykiem. No, to w bloki startowe. Start. Gotów. Na miejsca. He, he, he. Żartowałem. Stasiu, gotów? Pytam. Gotowi? Reset, reset. Tak. Pstryk. No i jak? Chym. Czarny ekran. Mogło być inaczej. Dobrze. Nigdy nie wychodzi. To byłby numer, gdyby wyszło. Ha, ha, ha. Dlaczego nie wychodzi? Gutino, wiesz może? Światło jest zawsze zbyt mocne lub zbyt słabe. Nigdy w sam raz. Jak za mocne, wychodzi białe. Jak za słabe, to wychodzi czarne. Albo, albo. Pełna dwubiegunowość. Mamy zbyt konkretne aparaty. Potwierdzam. Zawsze. Wszystkie. Nie wychodzą. A może nie wyszło dlatego, że nie wszyscy zeszli ze ścian i nie widziałam ptaszyska. Ptaszysko była. Ha, ha. Proszę cię, nie teraz. Zaczynamy.
Nie za wcześnie? Za wcześnie na tańce? Było zdjęcie. Zgodnie z planem, nie wyszło. Więc dlaczego nie zacząć? Przecież to główny punkt naszego dzisiejszego programu. No... Tak, tak. Ale jak się pomylimy? Dlaczego mielibyśmy się pomylić? Nie myśl w ten sposób. Jeśli całe zaklęcie umiesz śpiewająco. Punkt pierwszy. Kto to są ludzie? Jak nazywamy ludzi? Co mogą robić? Ludzie mogą chodzić, biegać, mówić, zapalać światło, gasić światło, otwierać drzwi, zamykać drzwi. Jak ich nazywamy? 3, 4. Życiele, ZYCIELE. Ha. Przez jakie rzet? Reset. Wydaje mi się, że samo rzet. A mogło być inaczej. Haha, zawsze jest inaczej. Punkt drugi. Kim jesteśmy my? Co możemy robić? My możemy. Wyglądać. Jak się nazywamy? 4. Wyglądacze. Przypominam, że jeżeli prawidłowo podamy tekst otwarcia, rozpocznie się muzyka do tańca. Punkt trzeci. Kto poda tekst otwarcia wystawy? Ostry zakręt. Karol powiedział, no to co, uważamy oficjalnie za otwarte? Potem Sylwia, otwieram. Potem Stanisław potwierdził otwarcie gestem. Jednym ciągiem Karol, otwieramy. Zapraszamy, oklaski. Ale jak mówisz oklaski, to znaczy, że bili brawo, czy, że tak powiedział Karol? Karol powiedział, oklaski. Były spore brawa. Nareszcie powietrza, tata. Wody, ognia i ziemi będzie za chwilę. Miała być zagadka, to oprócz Karola otwierał, a zagadki nie było. Zagadka była ponadprogramowa, że tak powiem. Jest muzyka i to załatwia wszystkie wątpliwości. Zaczęła się muzyka, a skąd było wiadomo, że tak wyglądało otwarcie? Haha, przecież cały czas uczyliśmy się tego na pamięć. Setki razy powtarzaliśmy przez te 5 godzin. Chcesz potańczyć? Trzeba poćwiczyć. Nie, teraz sprawa załatwiona. Cieszysz się? Do kogo ta mowa? Do teraz taniec w naturalnym wykonaniu WIDGLUDACZZIRE. To było wiszenie na ścianie lub stanie jak wryty. Teraz zmiana. Może będzie inaczej. Możesz nie sylabizować. Można mówić normalnie. Wyglądacze to już oficjalne określenie. Życiele też mają swój taniec naturalny. Jaki? Otwierają ściany. Hehehe. Karny na odlej perci to nie jest. Znasz to przysłowie. Życiel w drzwi, wyglądasz ze ściany. No masz, przecież to nasz taniec rytualny. Żeby te życie leszcza wiedziały. No bez takich. Pewnie. Chodziło mi o życie. Nie wiadomo, czy lubią zdrobnienia. Może pozostańmy przy życielach. To takie bliskie marzycielom. Oczywiście, masz rację. Czego to ja się nie naoglądałem, jako wyglądacz? Ho, ja to dyskretnie zamykam oczy. No jak? Oczywiście jak zaśnie światło. Ma się rozumieć. Ha. Na Piłsudskiego. Jeszcze nie, za wcześnie. I robimy fotkę, może tym razem wyjdzie. Kto robi? Może ja spróbuję. Jestem nowy, może się uda. Daj spokój. Jaki nowy? Naprawdę, nigdy nie byłem na wystawie. To dlaczego nie mówisz? Mówiłem już parę razy, ale nikt mnie nie słuchał. I tak dla sprawy dołączyłeś do grupy? A lubisz tańczyć? Niestety nie. Teraz pierwszy raz. Do dziś, jak to mówią życiele, podpierałem ściany. A tak między nami, to wolę spać. A mogło być inaczej. Może ty jesteś życielem. Pokaż profil.
No, nie masz grubości. Całe szczęście. Pomyślałem, że może nasze ludziki czasoprzestrzenne się rozszczelniły. To już tyle lat działania. Użycieli, to są jakieś gwarancje, a potem może się psuć. Nasze ludziki nie mają daty ważności. Działają od początku do końca. No i nie mają daty produkcji. Nawet nie wiem, jak je zamówić. Może rzeczywiście byłby to koniec. Nawet nie pytam od początku do końca czego. I słusznie, nie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Na Piłsudskiego fotkę robi pot, a raczej Lorencja. Tak będzie. Lądujemy, pot na samochód. O przepraszam, Lorencjo, sama wybierz sobie miejsce skąd skrytniesz. Żeby nie było ustawki. Dobrze. Jestem dobrej myśli, że się uda. Kici. Nie wiem jak was zawołać. Kici jest dobre. Jesteśmy gotowi. Zapraszam do zdjęcia. Chwilę poproszę być nieruchomo. Nowy wyglądasz, ale już się wyrobiła. Ha, robi postępy. Ma dobre chęci. Dajcie spokój, najpierw fotka. Rób. Reset. Tak. Uwaga! Skamieniałe. Miał. Już. Jak? Masz coś? Miała klatka. A mogło być inaczej. Lorencjo, w świecie dwuwymiarowym nie da się. Przykro mi. Nawet gdybyś wygięła grzbiet i wychnęła. Nie rozumiem. A mogło być inaczej. To robi zdjęcie po powrocie do firmy? Się okaże. Lorencjo, próbujesz zrobić drugie zdjęcie, żeby wejść w klimat uroczystości? Jest trójka ochotników i możesz sprawdzić, czy się da zrobić pamiątkową fotkę. Chyba spróbuję, ale po mojemu. Ustawmy się, ja się skoncentruję i udam, że robię zdjęcie, ale nie zamiałczę. Dobre. Dobre, jesteśmy gotowi. Zapraszam do drugiego zdjęcia. Chwilę poproszę być nieruchomo, reset, tak. Uwaga, skamieniałe, już. Jak? Masz coś? Mówiłam przecież, że nie zrobię. I się udało. Lorencjo, brawo, udało się nie zrobić zdjęcia. Gratulacje. Dziękuję, czy mogło być inaczej? Mogło być oczywiście inaczej, ale stało się bardzo dobrze. Ponawiam pytanie. Kto nie zrobi zdjęcia po powrocie do Hyrnego? Ja. Okej. Zapisuję. Chciałbym zauważyć, że nie ma potrzeby ustawiania się do zdjęcia. Pod dzisiejszą datą zapisuję, że udało się nie zrobić 4 zdjęć w foyer Hyrnego. W tym jednego na tle drewnianej ozdoby ściennej złożonej z góralskich wycinanek symbolicznych. Dołączymy obrazek rzeźby wycinankowej, bo ona jak najbardziej wyszła na zdjęciu. I to świetnie. A ja mam ważną sprawę. Jestem nowy. Nie ma nowych. A właśnie, że są i obecnie na wystawie są sami nowi. To co mówisz już jest bardzo nowe. Ale wiesz może skąd sami nowi mieliby wiedzieć co robić i co się będzie działo, kiedy po wernisażu wszyscy wyjdą i zamkną drzwi? Tak, wiem. Butino znalazł karteczkę w pierwszej sali. Wystawała różkiem spod drewnianego podestu. Butino, czy tak było? Tak, reset. Za 5:12 znalazłem złożoną na pół małą kartkę papieru z tekstem w środku. Nic nie mówiłeś. Było tam napisane, żeby nikomu nie mówić co przeczytam, bo świat jest na zakręcie. A wiedziałem, że w tytule wystawy jest ostry zakręt. Potem zobaczyłem jeszcze jak wieszali wiraż, no i wydało mi się to ważne. Więc nikomu nic nie mówiłem. Nie mogło być inaczej. A kiedy zobaczyłeś karteczkę? Za szybą było już ciemno. Czy mogło być inaczej? Dla mnie nie mogło,
była przecież za 5:12. No, a ktoś się podpisał pod tekstem? Jakiś pasterz, ale z małej litery się podpisał. A ty umiesz czytać? Nie umiem, ale jak patrzyłem na karteczkę, to do mnie mówiła. I mała litera była mniejsza niż duża. A mogło być inaczej? Nie mogło. Słuch mam dobry, więc wszystko słyszałem. Obudziłem się właśnie i wypoczęty bardzo dobrze rozumiałem, co czytałem. To znaczy, co słyszałem. Butino, a wiesz, że wszystko, w co wierzysz, staje się możliwe? Nie teraz, proszę cię. I ten pasterz jeszcze coś powiedział, oprócz tego, jak powinna wyglądać noc po wernisażu? Tak, mówił, że się pomylili i jakiemuś panu, co kiedyś do nich przyszedł, niczego nie dali, a powinni byli dać. I jeszcze, żeby przyjść na wantule i poodsuwać je tak, żeby mogli wyjść, bo będą potrzebni. Nie udało mi się wymyśleć, o co mu chodzi, a więcej niczego nie było na karteczce. No, nie lichą masz pamięć, Butino. Ma się rozumieć. To dopiero zagadka. Kto wie, o co chodziło w tym liście pasterza do Butino? Ja tylko znalazłem tę karteczkę. Nie miała adresu. Mógł znaleźć ktoś inny. To dopiero ogrody Semiramidy.